No dobra, spróbujcie przypomnieć sobie najgorętszy dzień we waszym życiu. Ach, ten duszący upał i irytujące stróżki potu spływające z czoła i po plecach. Ale jeśli uważacie, że wtedy było wam gorąco, co powiecie na to, że we wszechświecie istnieją miejsca dosłownie miliardy razy gorętsze? Nie próbuję wam sprzedać domku letniskowego na słońcu, ale to będzie gorąca historia. Jak pewnie wiecie, sam Układ Słoneczny może być nieźle rozżarzony. Średnia temperatura jądra Ziemi osiąga prawie 6000 stopni Celsjusza, czyli jest wyższa od temperatury panującej na powierzchni Słońca o ponad 400 stopni. Jeśli chodzi o supergorący środek naszej gwiazdy, to może się rozgrzać do 15 milionów stopni Celsjusza. Jednak w kontekście całego Wszechświata to raczej średnie temperatury, szczególnie w porównaniu do supernowej. Supernowa to ostatni etap życia gwiazdy, który kończy się ogromnym wybuchem. To największe eksplozje we Wszechświecie, uwalniające ogromne pokłady energii. I dlatego temperatura jądra supernowej jest aż 6000 razy większa niż w środku Słońca. A to oznacza, że w ciągu mikrosekund może osiągnąć kilka miliardów stopni Celsjusza. Potem atomy skupiają się tak blisko siebie, że ściśnięte jądro się rozpręża, a gwiazda wybucha, tworząc przy tym ekstremalnie podgrzaną falę uderzeniową. Mimo to temperatura supernowej nie jest jeszcze najwyższa we Wszechświecie. Nawet nie zbliża się do tej granicy. Najwyższa temperatura została odkryta, choć można raczej powiedzieć stworzona, na Ziemi, a konkretniej w Szwajcarii. Tak, pewnie nie możecie w to uwierzyć, ale najwyższa temperatura w całym Wszechświecie została wytworzona przez człowieka. W 2012 roku naukowcy z ośrodka naukowego CERN rozbili jony ołowiu w wielkim zderzaczu hadronów, żeby ugotować tak zwaną zupę subatomową. Powstała plazma, która osiągnęła zawrotną temperaturę 5,5 biliona stopni Celsjusza. Weźcie pod uwagę, że to około 360 tysięcy razy wyższa temperatura niż w środku Słońca i około 5 tysięcy razy wyższa niż temperatura supernowej. Naukowcy, którzy pracowali nad tym projektem, byli wniebowzięci. Udało im się pobić poprzedni światowy rekord, który wynosił 4 biliony stopni Celsjusza i stworzyli plazmę gorętszą o 38%. Eksperyment szczegółowo wykazał, co mogło wydarzyć się około 13 miliardów 700 milionów lat temu, zaledwie mikrosekundy po wielkim wybuchu. Wszystko to wydaje się bardzo ekscytujące, ale musicie pamiętać, co powiedziałem wam o najwyższych zanotowanych temperaturach. Żaden naukowiec nie zagwarantuje, że gdzieś tam w kosmosie nie pojawiło się inne zjawisko, tysiąckroć gorętsze od supernowej, czy nawet plazmy ugotowanej w wielkim zderzaczu hadronów. Teoretycznie może być nawet goręcej, ponieważ istnieje coś takiego jak ciepło absolutne. Liczba oznaczająca jego wysokość ma tyle zer, że nie jestem w stanie tego wypowiedzieć, a powyżej tej granicy materia nie zachowuje się tak, jak powinna. Wszystkie podstawowe siły łączą się w jedno i zaczyna się dziać coś dziwnego i niewytłumaczalnego. Teoria wszystkiego mogłaby zapewne wyjaśnić to absurdalne zachowanie i nowe właściwości materii podgrzanej do maksimum, gdyby oczywiście ta teoria została w ogóle wymyślona. W każdym razie, czy słyszeliście o innych supergorących zjawiskach? Wpiszcie swoje odkrycia w komentarzach. A skoro wiecie już wszystko o najgorętszych rzeczach w kosmosie, trzeba teraz poruszyć temat najzimniejszych, prawda? Przyda się nam trochę chłody. Trzeba przyznać, że atomy lubią, a wręcz kochają ciepło. Jak tylko zaczyna się robić trochę cieplej, zaczynają wirować dookoła. Im goręcej, tym szybciej wibrują. A co się dzieje, kiedy temperatura spada? Cóż, oczywiście ich ruch spowalnia w zależności od tego, jak bardzo spada temperatura. Teoretycznie istnieje punkt, w którym atomy przestają się ruszać. Ta temperatura jest nazywana zerem absolutnym i wynosi 0 kelwinów, czyli minus 273,15 stopnia Celsjusza. Pamiętajcie jednak, że ta temperatura jest czysto hipotetyczna, a ludzie nigdy nie doświadczyli takiego zimna. Z drugiej strony, z tej, po której mam na sobie ciepłe rękawiczki, w kilku miejscach Układu Słonecznego panuje temperatura zbliżona do zera absolutnego. Na przykład w pobliżu południowego bieguna Księżyca znajdują się wiecznie zacienione kratery, do których nigdy nie docierają promienie Słońca. Dlatego panuje tam zwykle temperatura około 33 kelwinów lub minus 240 stopni Celsjusza. To nawet zimniej niż na Plutonie, który jest najzimniejszą planetą karłowatą w Układzie Słonecznym.
Jednak naturalnie najzimniejszym widocznym dla nas obiektem we wszechświecie jest tajemnicza mgławica Bumerang, powstała po wygaśnięciu Czerwonego Olbrzyma. Ta mgławica znajduje się w odległości około 5000 lat świetlnych od Ziemi i uważa się, że panuje tam temperatura na poziomie 1 Kelwina, czyli około minus 272 stopni Celsjusza. Tak, aż tak blisko zera absolutnego. A tak, nawiasem mówiąc, mgławica Bumerang, ciągle do nas wraca, nie jest jedynym superzimnym obiektem w kosmosie. Nie zapominajcie o stygnących pozostałościach po wielkim wybuchu. Te fragmenty i odłamki mogą osiągnąć temperaturę minus 270 stopni Celsjusza i można je znaleźć w całym kosmosie. A pamiętacie, jak powiedziałem, że mgławica Bumerang jest najzimniejszym naturalnym miejscem we wszechświecie? Cóż, miałem ku temu powód. Chwila, co to był za powód? A tak, chodzi o to, że najniższa temperatura, jaką kiedykolwiek zanotowano, pojawiła się na Ziemi. A dokładniej w podziemnym laboratorium we Włoszech, gdzie naukowcy schłodzili kawałek miedzi o rozmiarach metra sześciennego do 6 milikelwinów. To tylko niewielki ułamek stopnia powyżej zera absolutnego. Innymi słowy, atomy w środku tego kawałka miedzi praktycznie przestały się poruszać. Naukowcom udało się to osiągnąć po włożeniu miedzi do specjalnej lodówki generującej maksymalne zimno, zwanej kriostatem. To urządzenie jest w stanie utrzymać obiekty w niewyobrażalnie niskich temperaturach, na przykład lody waniliowe. Ale najciekawsze w tym wszystkim jest to, że naukowcy potrafili utrzymać tę temperaturę przez prawie 2 tygodnie. Chcieli zbadać, jak zachowują się cząstki elementarne, zwane neutrinami. Ich aktywność mogła ujawnić sekrety otaczającej nas materii. Ciekawe, co się dzieje, gdy neutrina źle się zachowują. Czy dostałem karę? Zostańcie z nami. Cóż, na szczęście nigdy w życiu nie doświadczę tak ekstremalnych temperatur. Mogę jedynie wybrać się na wycieczkę do najgorętszych i najzimniejszych miejsc na Ziemi. Kiedy 21 lipca 1983 roku temperatura spadła do minus 88,8 stopnia, radziecka stacja badawcza Wostok na Antarktydzie oficjalnie stała się miejscem, gdzie zanotowano najniższą temperaturę na Ziemi. Natomiast jeśli weźmiemy pod uwagę obszar stale zamieszkały przez ludzi, to najzimniejszym miejscem na naszej planecie jest wieś Oymyakon w Rosji. W tym miejscu temperatura spada często poniżej zera już we wrześniu i ociepla się dopiero w połowie kwietnia. Średnia temperatura zimą wynosi minus 50 stopni Celsjusza. Lato jest też chłodne, ale przynajmniej w czerwcu i lipcu temperatura nie spada poniżej minus 10 stopni. Co za ulga! Z drugiej strony temperatura nie wzrasta powyżej punktu zamarzania od października aż do połowy marca. Jednak 26 stycznia 1926 roku Oymyakon pobił wszelkie rekordy. Odnotowano tam temperaturę minus 71 stopni, czyli najniższą zanotowaną na półkuli północnej. Jeśli chodzi o najniższą temperaturę zarejestrowaną w Ameryce, miało to miejsce w Prospect Creek na Alasce. Wiadomo, 23 stycznia 1971 roku. Tego dnia temperatura spadła do minus 62 stopni Celsjusza. Nie wiem jak wy, ale ja zamieniam się w sopel. Co powiecie na to, żebyśmy przenieśli się w najgorętsze miejsca na Ziemi? Mam tu na myśli Dolinę Śmierci w Kalifornii. Zachęcająca nazwa, co? Niestety naukowcy nadal kłócą się o to, czy faktycznie w tym miejscu zanotowano rekordowo wysoką temperaturę przy gruncie. 15 lipca 1972 roku na termometrze zaobserwowano 93,8 stopnia. Ale i tak lepiej unikać Doliny Śmierci, jeśli wolicie chłodniejszy klimat. W lipcu 2018 roku średnia temperatura w tym regionie wyniosła 42 stopnie Celsjusza. Co więcej, Dolina Śmierci jest rekordzistką, jeśli chodzi o liczbę dni z rzędu, kiedy temperatura przekraczała 48 stopni. Upał nie opuszczał przez 43 dni. Kolejny interesujący klimatyczny rekord miał miejsce w Spearfish w Dakocie Południowej. 22 stycznia 1943 roku nastąpił największy dzienny skok temperatur. Z minus 20 do 7 stopni Celsjusza. Różnica temperatur wyniosła 27 stopni, a wszystko wydarzyło się w zaledwie 2 minuty. To dopiero uderzenie gorące. A jeśli dowiedzieliście się dzisiaj czegoś nowego, zostawcie łapkę w górę i udostępnijcie ten filmik znajomym. A tu macie inne filmiki, które na pewno Wam się spodobają. Wystarczy, że klikniecie jeden z nich. Pamiętajcie, pozostańcie po jasnej stronie życia.